Minęła godzina 17 ze studia telewizji Zachód. Wita Państwa Ryszard Bańka. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam również naszych dwóch gości, pan burmistrz Daniel Rak i ubiegający się o tytuł burmistrza, o funkcję burmistrza, pan Jerzy Hardie-Douglas. Dziś organizujemy debatę przed ostatnią rozgrywką, przed tym, co będzie się działo 7 kwietnia, a więc już w najbliższą niedzielę. W najbliższą niedzielę obaj panowie zetrą się w bezpośrednim pojedynku na głosy właśnie państwa. A żeby umożliwić państwu dokonanie wyboru takiego, jakiego sobie państwo życzycie, zorganizowaliśmy tą debatę. W debacie uczestniczyć będą również dziennikarze szczecineckich mediów, którzy będą zadawać pytania. Ale zanim będą zadane pytania, to pozwólcie państwo, że przedstawię kandydatów. Takie sylwetki. Te sylwetki będę przedstawiał w porządku alfabetycznym, a więc pierwszy będzie pan Jerzy Hardie-Douglas. Jerzy Hardie-Douglas, 73 lata, lekarz, chirurg, onkolog, działacz samorządowy. Studia wyższe najpierw na Wydziale Akademii Medycznej w Gdańsku, potem w Łodzi. Specjalizacje drugiego stopnia z chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej. Praktyka lekarska na kilku szczeblach i w kilku jednostkach. Działał w Solidarności w 1980 roku, a w 1989 roku w Komitecie Obywatelskim, oczywiście w Szczecinku. W latach 1990 do 1998 i od 2002 do 2006 radny Rady Miasta, a w latach 1990-91 społeczny wiceburmistrz Szczecinka. Burmistrzem był wtedy pan Marian Tomasz Goliński. W 2005 roku wygrał przedterminowe wybory na burmistrza Szczecinka i pełnił tę funkcję do 2018 roku. W tymże roku został radnym Rady Powiatu Szczecineckiego, a rok później zdobył mandat poselski z ramienia Platformy Obywatelskiej. W 2023 roku nie kandydował do parlamentu, a obecnie ubiega się o stanowisko burmistrza Szczecinka jako kandydat bezpartyjny. Stan cywilny wolny, dwóch synów Jakub i Andrzej. I pan Daniel Rak, 53 lata, 20 lat różnicy między panami, aktualny burmistrz Szczecinka. Pan Daniel Rak jest inżynierem budowlanym, ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Koszalinie oraz studia podyplomowe na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie oraz w Akademii Liderów Samorządowych. Przez 10 lat prowadził firmę projektową. W lutym 2006 roku powołany na stanowisko zastępcy burmistrza miasta. Na tym stanowisku pracował do listopada 2018 roku, kiedy wygrał wybory na burmistrza miasta i urząd ten sprawuje do dziś. Żona Renata, obecnie posłanka na Sejm 10 kadencji, dwóch synów, Przemysław i Stanisław. Lubi aktywny wypoczynek, kocha i chętnie gra w piłkę nożną. Jest członkiem reprezentacji Polski prezydentów i burmistrzów w piłce nożnej. Inne dziedziny sportu to narciarstwo górskie i wodne. I tak na marginesie, jeżeli chodzi o tą piłkę nożną, to kolano już nie boli, prawda? No, nie naprawia się już w tym wieku. No, mam nadzieję, ale nie przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu. Raczej wyklucza ze sportu aktywnego. No ale czasami trzeba przestać. Proszę państwa, teraz określimy zasady naszej debaty, do której pytania przygotowali dziennikarze szczecineckich mediów. Każda redakcja to jest Głos Koszaliński, Radio Koszalin, Temat i Szczecinek, Gry w Telewizji i Telewizja Zachód przygotowały po jednym pytaniu. Kandydaci oczywiście tych pytań nie znają, więc no, mam nadzieję, że nikt z kolegów dziennikarzy swoich pytań im nie przekazał. Kandydaci na odpowiedź będą mieli 2 minuty, a czas na zadanie pytania to będzie zaledwie 30 sekund. Kolejność odpowiedzi będzie teraz wylosowana. Jako pierwszy losuje pan Daniel Rak i jako drugi pan Jerzy Hardie-Douglas. No tylko dwie karty do głosowania niestety. I jako pierwszy będzie odpowiadał pan Daniel Rak, a pytanie zadaje Radio Koszalin. Mateusz Sienkiewicz, proszę bardzo. Zeroemisyjność to jest takie hasło, które coraz częściej pojawia się w różnych dziedzinach życia. Jaki jest panów pomysł na to, żeby Szczecinek był takim zeroemisyjnym miastem? Na przykład co panowie myślą o ograniczeniu koszenia zieleni miejskiej, o zero waste w ratuszu, albo na przykład o ponownym wykorzystaniu wody do podlewania zieleni miejskiej, albo na przykład zastosowaniu takich ekologicznych klauzul w przetargach miejskich? Czas, start, 2 minuty. No zero waste to jest... No coś, o czym chyba myśli każdy
Każda osoba zarządzająca miastem, każda osoba zarządzająca w ogóle tą gospodarką w obiegu zamkniętym. Myślę, że to jest na dzień dzisiejszy taki punkt, do którego chcemy dążyć. Mówimy tutaj o optymalnym zagospodarowaniu przecież odpadów, praktycznie bezodpadowym stylu życia i zaprojektowaniu w ogóle od nowa miasta. Natomiast my jesteśmy tu i teraz. My w Szczecinku zaczęliśmy oczywiście od likwidacji kopciuchów, żeby ograniczyć to przez różnego rodzaju programy. Mówimy tutaj o kawce. 1200 takich przydomowych kotłowni zostało zlikwidowanych i tych osiągnięć jest dużo. Docelowo musimy myśleć o ograniczeniu emisji liniowej i tutaj myślę o wprowadzeniu kolejnych autobusów ekologicznych, które będą na napęd elektryczny. Oczywiście dalej wprowadzanie rozwiązań, które będą mogły dalej poprawiać termo w naszych termo, jeżeli chodzi o ekologiczność nasze obiekty użyteczności publicznej. No i docelowo myśleć o modernizacji kotłowni, które na dzień dzisiejszy mają dobrą technologię. Natomiast no wiemy, że dzisiaj musimy odchodzić od polityki węglowej i to jest ten kierunek. Są programy takie jak Repower, do których będą mogły sięgać samorządy, przedsiębiorstwa i mam nadzieję, że z tego programu Repower będziemy mogli skorzystać po przygotowaniu dokumentacji. To jest program unijny z 95% dofinansowaniem. Także jesteśmy w dobrym punkcie, czas ale mamy minął. Naprawdę już dużo zrobione. I to samo pytanie, pan Jerzy Hardy-Douglas, czas start. Ja chcę przypomnieć, że w czasie, kiedy byłem burmistrzem miasta przez te 13 lat, no myśmy chyba jako jedno z pierwszych miast niesamowicie zwracali uwagę na niską emisję. To jest sprawa modernizacji naszych kotłowni i zakładanie różnego rodzaju filtrów. Ta emisja jest dużo mniejsza niż była kiedyś. To jest sprawa zakupu elektrycznych autobusów. Pamiętam, jak napierałem na jako jedyni, żeśmy wtedy kupili wiele lat temu te, nie wiem, pewno 6 albo 7 te elektryczne autobusy. Było to absolutne nowum w województwie zachodniopomorskim. Nikt się mimo dofinansowania na to wtedy nie zdecydował. Robiliśmy naprawdę bardzo wiele, żeby zmniejszać emisję i to, o czym powiedział pan redaktor, to są stosunkowo drobne rzeczy. Oczywiście ich nie należy pomijać, należy pokazywać, dawać ratusz powinien dawać przykład mieszkańcom Szczecinka, że można właśnie na przykład oszczędzać wodę, tak? Można ją ponownie wykorzystywać. To wszystko jest do przemyślenia. Natomiast tak naprawdę musimy pójść w budowę dużych farm fotowoltaicznych. W tym najbliższym rozdaniu unijnym będą na to pieniądze. Jestem zwolennikiem wybudowania 1-megawatowej farmy fotowoltaicznej. Być może na ulicy Rybackiej, tam jest dobre miejsce do tego, z której były wyładowane autobusy elektryczne. Dalsza termomodernizacja, to o czym mówił tutaj pan Daniel Rak, ta likwidacja kopciuchów i program Kawka został wprowadzony za mojej kadencji, za moich rządów i się niesamowicie sprawdził. Dostawaliśmy do tego dofinansowanie, kilkaset domów zlikwidowało swoje nieekologiczny swój sposób ogrzewania i dzisiaj musimy, że tak powiem, dalej tą ścieżką podążać. Właśnie czas mija. Być może Państwo się dziwią, skąd wiemy, że ten czas mija. Otóż przed nami na monitorze wyświetla się zegar szczegółowo odliczający ten czas. A teraz pytanie zadaje Rajmund Wełnic, głos Koszaliński. Witam Panów. Moje pytanie będzie dotyczyło bezpłatnej komunikacji miejskiej, która taka do końca darmowa nie jest, no bo płacimy my wszyscy jako mieszkańcy Szczecinka w swoich podatkach. Jest to finansowane z budżetu miasta. Około 280 zł rocznie kosztuje to każdego mieszkańca Szczecinka. Właśnie podkreślam, każdego mieszkańca Szczecinka, a korzystają z tego wszyscy. Moje pytanie jest do panów, czy raczej nikt nie zlikwiduje darmowej komunikacji, bo wiadomo, ciężko już takie bonusy odebrać, ale pytanie, czy jest w waszych planach ograniczenie tego przywileju tylko i wyłącznie dla tych, którzy tutaj mieszkają, płacą tutaj podatki i z tej komunikacji korzystają na co dzień?
Odpowiada pan Jerzy Hardi-Douglas, czas start. No bardzo w ogóle dziękuję za to pytanie, dlatego że ono pozwala mi od razu na samym początku zdementować to, co jest bardzo chętnie podawane przez mojego rywala, że jak burmistrzem będzie Jerzy Hardi-Douglas, te autobusy znowu będą płatne, więc mówię to autorytatywnie, nie będą płatne, będzie utrzymana bezpłatność autobusów, bezpłatność przejazdów komunikacji miejskiej. Temat od samego początku zawsze był kontrowersyjny. Gdyby nie był, to we wszystkich miastach by były, byłaby komunikacja darmowa, jest w kilkunastu miastach w Polsce. Czy to się sprawdza? No, jest wielu zwolenników, są też przeciwnicy. Ja też mam ambiwalentny tutaj pogląd na ten temat. Wielokrotnie, jeszcze kiedy moim zastępcą był Daniel Rak, rozmawiałem z nim na ten temat i mówiłem, że no, chodzi mi po głowie, to głównie ja to widziałem, że tak powiem, we Włoszech, jak się jeździło na narty, no tam były te różne skibusy, wszystko to było darmowe. Myślę, no może rzeczywiście to by ograniczyło ruch samochodów w mieście. Tak się nie stało i to się nigdzie nie sprawdza, to znaczy nie ma takiego przełożenia w ogóle. To są już badania w tej chwili bardzo rozpowszechnione na świecie. Ludzie, którzy mają jeździć swoimi samochodami, dalej jeżdżą, no ale dużo ludzi jeździ za darmo. Raz dane przywileje, nie można ich moim zdaniem odbierać. Także ja tą komunikację miejską, jeżeli zostanę burmistrzem, na pewno utrzymam. Myślałem o tym, żeby ją ograniczyć poprzez kartę mieszkańca, właściwie tylko do mieszkańców Szczecinka. Natomiast to wymaga takiej analizy, czy ta grupa, która zostanie poza tymi, którzy będą jeździć na kartę mieszkańca, to będzie tak drobna grupa, że teraz, że tak powiem, uruchamianie pieniędzy na biletomaty, na kontrolerów, na sprzedaż tych biletów, tak, może się okazać, że to jest kompletnie nieopłacalne. Raczej sądzę, że nie będę przy tym grzebał, zostanie tak, jak jest, aczkolwiek jest to bardzo drogie rozwiązanie. Wiele milionów, nie wiem, chyba w tej chwili około 9 jest wydawane na refundację tego, ale ludzie są zadowoleni i to jest ważne. Czas minął. Pan Daniel Rak. Jak widać, kampania wyborcza przynosi dobre skutki. Ja powiem szczerze, że cieszę się, że od razu w pierwszym roku swojej kadencji to wprowadziłem, ale tylko przypomnę, że realizowałem pierwszy budżet, który przygotował pan Jerzy Hardi-Douglas. I tam takiej komunikacji nie było, także, ale też nie przypominam sobie takich rozmów. Natomiast kampania ma to do siebie, że wywołuje zawsze dobre skutki. To cieszę się, mieszkańcy tutaj słyszeli deklaracje. Ja jestem zdeterminowany, my mamy to wszystko przeliczone. My wiemy, że prawie milion kilometrów, które autobusy pokonują po Szczecinku, na pewno zastępuje dużą część kursów samochodów, chociażby dzieci do szkół. Jeżeli chodzi o tutaj zmianę funkcjonowania, ja jestem, już dzisiaj deklaruję, że żadnych zmian nie będę wprowadzał. Komunikacja na terenie całego miasta będzie nieodpłatna. Oczywiście to kosztuje na dzień dzisiejszy około 10 milionów. Natomiast jestem zwolennikiem rozwijania tego dalej. Wiem, że mieszkańcy osiedla Marcelin się upominają. Wiem, że o wydłużenie kursów, to nad tym pracujemy. Dopominają się mieszkańcy Trzesieki, która się dynamicznie też rozwija. Jestem gotów też myśleć o tym, żeby podpisać nawet umowę z wójtem, jeżeli będzie taka, ale na zdrowych zasadach rozliczeniowych. Ja dostałem naprawdę w ratuszu opłakaną umowę, która była niedoszacowana i mieszkańcy poprzez nieroztropne podpisanie umowy dopłacali do kursów do Parsencka. My mamy wyliczone kilometroprzewozy, my mamy wyliczone wszystkie koszty bardzo precyzyjnie. Podpięte to jest pod automaty liczące strumienie, także w Szczecinku zoptymalizowana jest na dzień dzisiejszy komunikacja i tak zostanie, albo będziemy ją rozwijali. Czas minął. Jak widać, obaj panowie mają podobne zdanie w tej sprawie i bardzo dobrze. A teraz pytanie Gryf TV, Adrian Wolanin. Moje pytanie również będzie związane z kwestią transportu. Czy w związku z coraz większą ilością aut w mieście planowane są jakieś korekty ciągów komunikacyjnych, inwestycje w tym zakresie, tak aby ruch w mieście upłynnić? Oraz druga strona tej kwestii, czyli jaki jest panów pomysł na zwiększenie liczby miejsc parkingowych? Proszę bardzo, odpowiada pan Daniel Rak, czas start.
Jeżeli chodzi o miejsca parkingowe, może zacznę od ostatniej części pytania. No to wiadomo jest, że ilość aut przybywa i od tego się nie ucieka. Nie jesteśmy jakimś odosobnionym przypadkiem. Zarówno Szczecinek, Koszalin, mniejsze miejscowości też się charakteryzują tym, że w każdym modelu rodziny tych aut przybywa i miejsca postojowe w mieście na pewno wymagają dokapitalizowania, mówiąc tak kolokwialnie. Ja uważam, że dzisiaj, biorąc pod uwagę możliwości, to, że miasto przejęło ulicę Jana Pawła II, a jest też właścicielem pozostałych części terenów, a udało się to zrobić 1,5 roku temu, można przystąpić do prac projektowych i zbudować parking naziemny. Nie mówię, wykluczam tutaj budowę parkingu podziemnego, bo zmienilibyśmy, jakbyśmy mieli schować 3-4 piętra pod ziemię, to zmienilibyśmy tutaj warunki gruntowo-wodne i to są nieodpowiedzialne pomysły. Na to bym bardzo, bardzo uważał i podchodził tego bardzo ostrożnie. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe części miejsc postojowych, oczywiście będę za wprowadzeniem czasowych stref parkowania. Oczywiście mówimy to o innych częściach parkingu. Wówczas te czasowe miejsca parkowania będą wyeliminowały nam giełdy, które się znajdują na naszych parkingach. To też nam pozwoli po tym, jak przejęliśmy i dogadaliśmy się ze starostwem, jeżeli chodzi o miejsca postojowe. Jeżeli chodzi natomiast o sprawy związane z uporządkowaniem dróg. Ja powiem, że w ostatnim czasie zarówno Warcisława IV, Wyszyńskiego, Jana Pawła II zostały przejęte przez miasto. Ulica Koszalińska na odcinku od Kościuszki do Mirosławskiego została diametralnie przebudowana, udrożniona. Myślimy tutaj o bardziej uzbrojeniu w kolejną infrastrukturę drogową, kolejne drogi wylotowe z miasta. Natomiast samo centrum wymaga po prostu poprawienia, według mnie, w pierwszej kolejności jakości remontów. Tak jak na przykład Ordona jeszcze czas w tym roku. Czas minął i teraz na to samo pytanie odpowiada pan Jerzy Hardie-Douglas. Czas start. No oczywiście, że upłynnienie ruchu to jest coś, o czym ja w ogóle, no powiedziałbym, że to jest mój konik, tak? No ja byłem zwolennikiem w momencie, kiedy byłem burmistrzem, robienia rond. Też przypomnę, że byliśmy jednym z pierwszych miast w Polsce. Ja to pierwszy raz zobaczyłem w Australii, w Kamberze i tak pomyślałem, dlaczego to nie jest robione masowo w Polsce. I upierałem się, żeby tych rond było jak najwięcej. Właściwie we wszystkich takich newralgicznych punktach ronda powstały. Potem żeśmy zrobili niesamowity program razem z powiatem. Praktycznie wszystkie ulice w Szczecinku zostały wyremontowane. Dalej trzeba iść w tym kierunku, to znaczy analizować, gdzie trzeba na przykład zmieniać z ruchu dwukierunkowego na jednokierunkowy. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla upłynniania ruchu. Planujemy wykonanie dwóch rond nowych. Jedno rondo na ulicy między Gdańską, a znaczy na skrzyżowaniu Gdańska-Szczecińska, gdzie wiecznie są kłopoty z włączeniem się do ruchu. Tam troszeczkę łącznik mniej zmieni tą sytuację, ale niewiele. Natomiast drugie, tam gdzie niepotrzebnie starosta się upierał, żeby były światła, to znaczy róg Armii Krajowej i Wyszyńskiego, tam może być rondo, jest dużo miejsca, można wrysować stosunkowo duże rondo. Jeżeli chodzi o parkingi, to myślę, że należy rozważać parking podziemny. To, co pan Daniel Rach przed chwileczką powiedział, ja przypomnę, że w tej chwili są budowane na świecie zderzacze fadronów, tak? Więc można różne rzeczy robić i z całą pewnością można zbudować parking podziemny. Taki parking był planowany i zatwierdzony był projekt na placu Kamińskiego, gdzie miał być parking podziemny, a to jest tuż koło jeziora. Także to jest po prostu nieprawda. Nie było projektu, to jest nieprawda. Natomiast gdyby zrobić parking podziemny, jest duża szansa, że będzie on miał również funkcję schronu i może być w 100% sfinansowany z Ministerstwa Obrony Narodowej. I czas minął. I teraz kolejne pytanie zadaje i Szczecinek, Marcin Szydlik. Proszę bardzo. Dzień dobry. W jaki sposób planują panowie angażować się w dialog z mieszkańcami, w tym również z przedsiębiorcami, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby i obawy dotyczące rozwoju miasta oraz jak będziecie panowie reagować na ich opinie i propozycje? I odpowiada pan Jerzy Hardie-Douglas. Bardzo proszę, czas start. To jest bardzo ważna rzecz, tak? Ona uzmysłowiła mnie to między innymi
uzmysłowiono mi to w momencie, kiedy pan Daniel Rak podniósł podatek od nieruchomości do maksymalnego i zacząłem mieć, no, dosłownie dziesiątki osób do mnie się zgłaszały, że ich sytuacja, szczególnie tych firm, które mają stosunkowo dużą powierzchnię swoich tych nieruchomości wykorzystywanych dla celów gospodarczych, no, przy wszystkim, co się ostatnio działo, tak, tych wszystkich COVID-ach, tym Polskim Ładzie, podwyższonym tą kwotą minimalną, kwotą minimalną, którą trzeba płacić pracownikom, podwyższony ZUS dla pracowników, dziesiątki rzeczy, inflacja niesamowita, tak? To wszystko spowodowało, że wiele osób prowadzących działalność gospodarczą jest naprawdę na styku, tak? Oni wystarczy lekko ich popchnąć, żeby się przewrócili. Dlatego wszystko zrobię, żeby zmniejszyć ten podatek od nieruchomości, a na pewno nie będę go w najbliższych latach podwyższał. Trzeba zrobić wszystko i też są sygnały, że nasi przedsiębiorcy chcą to. Chcą zrobić, no, przynajmniej filię i izby gospodarczej w Szczecinku. Jutro mam spotkanie o godzinie 10 z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. Na to spotkanie zgłosiło się już prawie 60 osób i ja myślę, no, że taka potrzeba oczywiście jest, tak, żeby rozmawiać. To jest w ogóle sól ziemi, tak? No, jeżeli będą firmy małe, średnie uciekały od nas, to sytuacja gospodarcza Szczecinka się pogorszy i wyludnienie będzie coraz większe. No i trzeba wszystko zrobić, żeby zapełnić strefę ekonomiczną i też mam nadzieję, że bardzo aktywnie się włączę w to, żeby znaleźć inwestorów w tej północnej części strefy. I czas minął akurat i na to samo pytanie odpowiada pan Daniel Rak. Proszę bardzo, czas start. Jeżeli chodzi o dialog społeczny, to dla mnie jedną z ważniejszych rzeczy w dialogu społecznym jest budżet obywatelski. To właśnie w tym dialogu mieszkańcy nawiązują, jakby albo realizują własne potrzeby, artykułują swoje pomysły. Zwiększamy kwotę w moim programie budżetu obywatelskiego do 1 miliona. Chcemy wprowadzić budżet obywatelski także w szkołach dla młodzieży, żeby aktywować najmłodsze grupy młodzieży. Oczywiście ważne jest też dla mnie bezpośrednie spotkania z innymi grupami, tak jak na przykład działkowcy, którzy artykułują swoje potrzeby, gdzie ostatnie sprawy związane z odwodnieniem terenów bardzo, bardzo im dokuczyły i ogrody działkowe w dużej części są zalane, a jest groźba, że będą częściej zalewane. Proszę przeczytać program konkurenta. Także rozmawiamy z grupami garażowiczów, którym jest też potrzebna tutaj infrastruktura drogowa w tych przestrzeniach. Natomiast jeżeli chodzi o przedsiębiorców, oczywiście podatek od nieruchomości. Każdy, kto konstruował budżet, czy to był burmistrz Szczecinka, czy prezydent Koszalina, czy burmistrz Bornego Sulinowa, to wiedział, że wysokość tych podatków jest bardzo kluczowa i ważna do zamknięcia budżetu. Ja sobie zdaję sprawę, ale ostatnie czasy i wpływy do budżetu były naprawdę, a nasze zobowiązania tak duże i poziom cen tak dynamicznie rósł, No, trzeba było je ustanowić na poziomie, który ustanowiłem. Natomiast ja pamiętam, że za czasów mojego poprzednika były grupy uprzywilejowane, które płaciły po 63% podatku, tylko i była to grupa dziwnym splotem gastronomów, czyli były małżonki pana burmistrza Douglasa i syna, bo akurat prowadzili restaurację i tak się działo. Ja to po prostu zlikwidowałem i wiem, że o to mają, mój poprzednik o to miał do mnie bardzo duże pretensje. Czas minął i teraz... A teraz będzie pytanie zadawał Maciej Gasiul z tygodnika Temat. Dzień dobry. Moje pytanie jest krótkie, a jednocześnie mam wrażenie, że wielopoziomowe i dość szerokie. Mam nadzieję, że panowie poświęcą trochę czasu albo myśli na jego odpowiedź. Brzmi, jaki burmistrz może mieć związki z biznesem? Dzięki. I na to pytanie odpowiada pan Danierak. Jakie burmistrz może mieć związki z biznesem? No burmistrz, jak każdy obywatel miasta, ma poprzez chociażby, ja myślę w tej chwili, zrobienie coś na wzór Rady Sportu, czyli Rady Przedsiębiorców. Wiem, że wielokrotnie
Czy to była kadencja pana burmistrza Douglasa, czy to moja kadencja, powołanie takiego ciała nie odnosiło żadnego skutku. Natomiast nie do przecenienia jest na przykład współpraca z naszymi już dzisiaj lokalnymi przedsiębiorcami, żeby na przykład Elda mogła się rozbudowywać i powstały przy niej kolejne inwestycje. Miasto przejęło na przykład od dróg krajowych podczas budowy obwodnicy drogi. Zmieniliśmy wówczas parametry skrajni i powstało kilkadziesiąt miejsc pracy. Jest to wynik normalnych spotkań, normalnego funkcjonowania między samorządem, władzami miasta, a na przykład Eldą. Ale tylko przypomnę ostatnio moją decyzję, jeżeli chodzi o firmę Kronospan, dotyczącą budowy dużej farmy fotowoltaicznej. Tam też można było wprowadzić nakaz realizacji decyzji środowiskowej. Ja, mimo tego, że wiemy, że może to budzić kontrowersje, po kilku spotkaniach z zarządem, po tym jak usłyszałem argumenty, wiedząc o tym, że rozwój fotowoltaiki i odnawialnych źródeł energii akurat w tej przestrzeni, przy tak dużym zakładzie jest bardzo optymalne, to jest jak najbardziej właściwe. Tak samo zwracałem się do Szczecinka deweloperzy, tak jak firma czy pana Urbaniaka, czy firma Słupska. My dokonujemy zmian w planach zagospodarowania przestrzennego, czego efektem jest dzisiaj, zobaczcie państwo, w ciągu 5 lat, ile powstało nowych, jaka powstała potężna oferta mieszkaniowa, gdzie miasto nie musiało wykładać pieniędzy. Czas minął, teraz pan Jerzy Hargitarz. Bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Ja się zastanawiam, jak na nie odpowiedzieć, żeby w sądzie nie wylądować znowu, bo to bardzo lubi pan Daniel pozywać. Więc ja może powiem tak, bardzo, że tak powiem, przestrzegałem, jak kończyłem już burmistrzowanie Daniela Raka, żeby nie fraternizował się zbytnio z osobami, które tutaj inwestują w Szczecinku, ponieważ to jest generalnie zawsze dwuznaczne. No niestety tak się nie stało i tutaj jego kontakty z różnymi firmami są właśnie mało przejrzyste, o tak bym powiedział. I dlatego ja się tego zawsze wystrzegałem. Te ludzie, którzy tutaj najbogatsi w Szczecinku, nigdy nie byłem z nimi na ty, nigdy nie chodziłem do nich do domu, nie biesiadowałem, tak? Właśnie po to, żeby nie było jakichkolwiek posądzeń tutaj, że jest jakieś drugie dno tej sytuacji. Pamiętam taką, jak świeżo byłem praktycznie posłem, pan Daniel Rak niefrasobliwie wydał decyzję środowiskową firmie, która miała zbudować na terenie tutaj byłego Elmilku składowisko odpadów niebezpiecznych. Nie zażądano wtedy od tej firmy, żeby zrobiła raport oddziaływania na środowisko. I po jakimś czasie się dowiedziałem, jak to, bo pan Daniel Rak twierdził, że to przeoczył, nie widział, ktoś zrobił to za jego plecami. Tymczasem tutaj było lobbowanie konkretnego radnego, przyjaciela pana Daniela Raka. I to, że tak powiem, spowodowało właśnie taką, a nie inną decyzję. Odkręcenie tego było niezwykle trudne, ale się udało. Ja wtedy pisałem swoją pierwszą interpelację i prosiłem o to, żeby powtórnie ta sprawa trafiła do ratusza. I to się, że tak powiem, udało. Udało się tego uniknąć. Burmistrz musi mieć służebną rolę tak w stosunku do mieszkańców, jak i przedsiębiorców. Minął czas akurat. I teraz kolej na pytanie od Telewizji Zachód, konkretnie ode mnie. A ja w tym pytaniu odwołam się trochę do historii. Być może panowie tej historii nie znają, więc pokrótce. Lata 90. i słynne spacerki Telewizji Zachód i moje buty, które wtedy robiły furorę. W ramach takich spacerków sfilmowałem Wzgórze Świętego Jerzego. A właściwie panujący tam niesamowity bałagan. I po tym bałaganie ówczesny pan burmistrz postanowił rózgami wypędzić mnie z miasta, co skończyło się sprawą w Sądzie Okręgowym w Koszalinie. Oczywiście orzeczenie sądu było dla mnie korzystne, ale bałagan i niezagospodarowane wzgórze do dnia dzisiejszego pozostało. Czy obecny stan wzgórza to już jest ten docelowy, czy coś tam będzie robione? Jak widzi to przyszły burmistrz? Mówiąc prościej, co trzeba zrobić, a co da się zrobić?
Pan Jerzy Hardy Douglas, czas starczy. To jest bardzo piękne, niewykorzystane miejsce. Myśmy się przez lata dosłownie boksowali z panem Paszkiewiczem, który tą wieżę, bo mówimy o wieży wodociągowej, prawda, na wzgórzu Świętego Jerzego. Więc tam on ją odkupił, potem ona uległa, że tak powiem, wymagała albo rozebrania, albo remontu. Poszliśmy odkupiliśmy od niego to. No, cała historia, zaraz dwie minuty, że tak powiem, tutaj mi minął, tak? W każdym razie miasto jest właścicielem tej wieży. Należy wszystko zrobić, żeby ją odbudować. Jest bardzo piękny projekt. Ja ten projekt chciałem rzutem na taśmę, jak w ostatniej swojej kadencji, zrealizować. No, wtedy mocno przeciwstawił się temu pan Daniel Rak. Twierdził, że to nie ma sensu, że nie należy wydawać pieniędzy na obserwatorium, bo kto to będzie te gwiazdy obserwował, tylko garstka ludzi. Ale to był naprawdę ładny projekt, on jest, ma pozwolenie na budowę i można go realizować. Oczywiście trzeba na to zdobyć pieniądze. Obok miało powstać planetarium i w moich planach, w moim programie jest zarówno zrobienie planetarium, które uważam za ważniejsze niż zrobienie tego obserwatorium na wieży, ponieważ planetarium będzie pięknym miejscem dla młodych ludzi, czymś, co naprawdę spowoduje, że będą tutaj wycieczki przyjeżdżać, a jest stosunkowo, nie jest kosztowne. I wtedy planetarium, odbudowa wieży, zrobienie zieleni, takiego parku tam dookoła spowoduje, że będziemy znowu z tego miejsca dumni. Jestem absolutnie przekonany, że to jest do wykonania. Na planetarium prawdopodobnie dostaniemy dofinansowanie. Zresztą tak jak liczę również, że na rewitalizację wieży ciśnień również takie dofinansowanie dostaniemy. No, projekt jest bardzo ładny, niestety on był już wtedy kosztowny, a teraz pewno będzie kosztowny jeszcze więcej, trzeba po prostu się temu przyjrzeć. I czas minął i teraz pan Daniel Rak. No, jeżeli chodzi o tą wieżę, to rzeczywiście i ten teren to jest, początek był rzeczywiście tak, jak powiedział mój przedmówca, ale tutaj też powiem tak, no, teren jest osoby prywatnej i skoro wcześniej mówiliśmy o prywatnych sprawach, tylko powiem, że było całkiem inaczej, jeżeli chodzi o sprawy tego Elmilku. Robił to młody dyrektor, niedoświadczony, ale pan Douglas o tym wie, a to, że dzisiaj ma skłonności do mówienia nieprawdy, o tym sąd przypomniał mu w tej kampanii, ale to taka łatwość, zawsze miał to, przychodziło mu to łatwo. Natomiast jeżeli chodzi o te tereny, to ja powiem tak, właśnie też można by było połączyć te dwa pytania, obowiązania przedsiębiorców z samorządem. Bo przypomnę, że ten teren był wyszacowany jako teren zielony i warunki i jego wycena była na poziomie 200 tysięcy, po czym na wniosek właściciela przystąpiono do zmian planistycznych, wprowadzono zmiany planistyczne i wartość terenu po zmianie w planie była już szacowana na bodajże 450 tysięcy, żebym tutaj nie przestrzelił albo nie zaniżył. Natomiast oczywiście sprzeciwiłem się zamianie gruntów, bo mój poprzednik powiedział, proszę znaleźć grunty o wartości 450 tysięcy i zamienić się za grunt. W momencie, kiedy zapytałem, a co będzie na tym terenie, powiedział jasno, będzie teren zielony. Czyli dla mnie sprawa bardzo niejasna, nieczysta, więc nie, później podejmując decyzję, zrezygnowałem z tego tematu. Natomiast jeżeli chodzi o zagospodarowanie docelowe takich obiektów jak wieża Świętego Mikołaja, zapraszam wszystkich, niech wejdą sobie i obejrzą, jak wygląda zagospodarowanie terenu w Wałczu, wieży ciśnień, które jest połączone z funkcją mieszkaniową. To jest bardzo, bardzo estetycznie połączony rewitalizacja zabytkowej wieży ciśnień z funkcją mieszkalną. Akurat w tej części miasta idealnie by to się wpisało i w krajobraz, i na pewno urozmaiciło, a biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu, piękne widoki. I czas minął i w ten sposób wyczerpaliśmy listę pytań do naszych kandydatów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że na pewno nie rozwialiśmy wątpliwości naszych widzów co do tych poruszanych chociażby tematów, bo bardzo często jest tak, że obaj panowie mają różne zdania na ten temat. I w związku z tym jeszcze każdy z panów kandydatów będzie miał 3 minuty na osobiste takie refleksje, czy na odpowiedzi kontrkandydatowi, czy też na to, w jaki sposób to się będzie toczyło. A żeby po prostu odbyło się to w sposób, powiedziałbym, taki dobry, to pierwszy będzie losował kolejność pan Jerzy Hardy Douglas.
Tak jest, ja będę pierwszy w takim razie. W takim razie pan Jerzy Hardy Douglas odpowie, jako pierwszy ma swoje 3 minuty na wystąpienie indywidualne. Bardzo proszę, czas start. Kochani, no po pierwsze chciałbym bardzo wszystkich prosić, żebyście poszli do urn 21. To jest niezwykle ważne. Ja wygrałem w pierwszej turze, ale to nie znaczy, że muszę koniecznie wygrać w dużej, aczkolwiek szanse są spore. Natomiast jeżeli zostaniecie w domach, no to może być różnie. Wybory samorządowe są co 5 lat. Jeżeli teraz to źle wybierzecie, no będziecie musieli z tym przez kolejne 5 lat żyć. Dzieci będą bez tych przedszkoli za złotówkę. Nie przyjdą do Szczecinka najprawdopodobniej nowe firmy. Nie podskoczy w związku z tym też płaca. Młodzi ludzie będą znowu wyjeżdżać poza Szczecinek, żeby studiować choćby. Można to zmienić. Mamy naprawdę przeróżne pomysły na to, żeby w tym mieście się szukało lepiej, żeby nie trzeba było szukać dobrego życia poza naszym miastem. Jeżeli obniżymy te podatki od nieruchomości, mamy nadzieję, że zacznie rozwijać się przedsiębiorczość. Będzie to dobre miejsce do życia, powstaną nowe miejsca relaksu, mariny, ścieżki rowerowe. Nie będziemy już wyjeżdżać do Koszalina ani do Słupska, do akwaparku. Będziemy tutaj, rozbudujemy basen właśnie o taką funkcję bardziej rozrywkową. Nie będzie też może już w Szczecinku takich koncertów za 1,5 miliona, ale za to będzie bardzo zróżnicowana oferta kulturalna. Będzie wiele osiedlowych festynów, mniejszych koncertów. Znów zaczną do nas przyjeżdżać dobre teatry, jak choćby Teatr Jandy. Znowu będą przywrócone transmisje z Metropolitan Opera. Powstanie tor kartingowy, strzelnica, park linowy, planetarium. Miasto znów będzie czyste, takie, jakiego byście sobie życzyli. Moją ideą jest rozwój usług społecznych, niezależnie od tego, czy one będą robione w CUW-ie, czy w ramach jednostek, ale chcemy, aby było zdecydowanie większa oferta była dla dzieci, młodzieży, dla seniorów, żeby lepiej żyło się w Szczecinku osobom niepełnosprawnym. I na koniec chcę powiedzieć tak, słuchajcie, nie wierzcie w kłamstwa, tak? Dzisiaj takie jedno padło o tym, że będą zalewane tereny i to podobno wynika z mojego programu. No, o tym ostatnio jakoś bardzo chętnie mówi pan burmistrz, więc nic takiego nie będzie. Ja nie chcę podnosić poziomu w Wielimiu, ponieważ to jest inwestycja nie miasta, tylko ona się dzieje i jest Wód Polskich. Nic tutaj nie będę przy poziomie wody grzebał. Natomiast chcę podkreślić, że autobusy będą darmowe, nie będzie w Szczecinku żadnej spalarni, nikt nie zamknie browaru, nie będzie masowych zwolnień w szczecineckich zakładach. Naprawdę dajcie szansę zmianom, bo no, zasługujecie na więcej i naprawdę możecie być dumni znów ze Szczecinka. I czas minął i pan Daniel Rak. Szanowni Państwo, tak samo uważam jak mój poprzednik. 21 kwiecień to jest bardzo ważna data dla mieszkańców Szczecinka. Wtedy zadecydujecie, czy Szczecinek, w jakim kierunku będzie podążał Szczecinek. Czy Szczecinek w kierunku Wielimia i Bagien, czy Szczecinek będzie dokapitalizowany tu i teraz. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Ja przez 13 lat byłem zastępcą odpowiedzialnym za wszystkie inwestycje i przez 12 lat nikt do mnie nie miał zastrzeżeń. Na czele z siedzącym tutaj moim kontrkandydatem wywiązywałem się ze swoich zadań, projektowałem to miasto. Rozwiązania, o których wspominał pan Douglas jak Ronda, były wynikiem analizy na Politechnice Warszawskiej, między innymi przy moim udziale. A tutaj oczywiście ładnie o nich zawsze opowiadał pan Douglas. Natomiast dzisiaj trzeba podejść do tego, żeby nasze miasto rozwijało się w sposób dalej prawidłowy. Dlatego myślę w swoim programie o walorach turystycznych jeziora Trzesiecko, marina przy ślusarni, ścieżka dookoła jeziora, rozmowy, które zakończą się, mam nadzieję, sukcesem
a dotyczą przejęcia terenów po drugiej stronie jeziora z lasami państwowymi. Mówię tutaj o budownictwie mieszkaniowym, tak żeby oferta trafiła do młodych mieszkańców Szczecinka. Dzisiaj mamy zdiagnozowany deficyt, dzisiaj mieszkań to jest 120 lokali komunalnych w kolejce oczekujących. Jesteśmy w stanie to w ciągu 5 lat z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przeprowadzić. Mamy koncepcję, mamy tereny, mamy plany zagospodarowania przestrzennego wykonane. Jeżeli chodzi o w ogóle ofertę dla młodych ludzi, jestem przeciwny ograniczeniu jakiejkolwiek działalności gospodarczej, ograniczaniu czasowym, bo to się będzie wiązało z historią właśnie tak jak w tym studiu takiego bardzo kultowej restauracji Karol. Tam też ograniczono działalność do godziny 22. Skończyło się, wiemy wszyscy jak. Także tak jak Państwo wiecie, mamy też oferty dedykowane dla seniorów, tak jak Złota Rączka, tak jak dalej kontynuacja programu Rehabilitacja dla seniorów, ale także Bon Seniora. Bardzo ważna rzecz dedykowana dla seniorów, darmowe wejścia do kina i do chociażby na basen, ale także dieta. Mam tutaj, proszę Państwa, rozdawałem taką notkę 50 konkretów dla Szczecinka. Tam znajdują się wszystkie konkretne rzeczy, ale myślimy także o tym, żeby zwiększyć kwotę, tak jak powiedziałem we wcześniejszych swojej wypowiedzi, na budżet obywatelski. Trzykrotnie zwiększyć dopłatę dla działkowców, jeżeli chodzi o ich najpilniejsze potrzeby. Wyremontujemy wszystkie dojazdy, dojścia do ogrodów działkowych, ale także bardzo ważną jest rzeczą współpraca z parlamentem i z sejmikiem województwa. A to wam gwarantuję, właśnie tą współpracę. Zagłosujcie na mnie, Daniel Rak. I minął czas. W ten sposób zakończyliśmy debatę burmistrzowską w studiu Telewizji Zachód. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy z Państwa są zadowoleni z efektów, z wyniku tej debaty. Tu nie chodziło o jakieś zmagania sportowe, kto wygrał, tylko tu chodziło o to, żeby przekonać widzów, żeby przekonać odbiorców tej debaty do oddania głosu, ważnego głosu. Teraz w najbliższą niedzielę idziemy do urn. Będziemy wybierać burmistrza, będziemy wybierać włodarza tego miasta na kolejne 5 lat. Pamiętajmy o tym, że każdy głos się liczy, każdy głos jest ważny. W związku z tym, głosując, zakreślmy na liście tylko jedno nazwisko. Postawmy ten znak X, krzyżyk, jak to woli, tylko w jednej kratce. Postawienie w dwóch kratkach albo nie postawienie w żadnej powoduje, że głos jest nieważny. A ten, kto źle zagłosuje, źle w tym sensie, że odda głos nieważny lub nie zagłosuje, nie ma racji. I potem nie będzie mógł narzekać na jednego z panów czy na drugiego z panów, że coś źle robi, bo każdy głos jest ważny, każdy głos decyduje.